ja uważam, że wolność zobowiązuje. Chociaż i w różnych nurtach filozoficznych, ale i w praktyce uprawiania wolności są takie, które uważają, że wolność jest niczym nieskrępowana, nieograniczona, a więc też nie ma zobowiązań. Tak, wolność zobowiązuje, nie jest dana raz na zawsze, powinno się dbać o to, żeby ją zachować, a także pomagać innym w jej uzyskaniu. To jest odpowiedzialność, od wolności jest również podatek w postaci odpowiedzialności. Mam poczucie, że trochę zapomnieliśmy po 25 latach o naszych zobowiązaniach wobec wolności. Przede wszystkim zobowiązaniach dotyczących pójścia na wybory. Wolność na pewno zobowiązuje do tego, żeby zostać ciągle i nieskończenie wiernym samemu sobie, czyli żeby być uczciwym wobec siebie samego, i to wszystko prowadzi, że też żyć w zgodzie ze światem zewnętrznym. Oczywiście, że tak. Wolność to nie jest anarchia. Wolność to jest ta możliwość wykonywania czy realizowania siebie w danym otoczeniu bez idiotycznych ograniczeń. Wolność jak najbardziej zobowiązuje, ponieważ jest stanem permanentnej czujności. Wolność nikt nie daje raz na zawsze, o wolność trzeba walczyć każdego dnia na nowo i to jest ta wielka prawda, którą trzeba głosić ku pokrzepieniu serc. Zobowiązuje do liczenia się z innymi, do działania dla dobra innych. Zobowiązuje do mądrego i skutecznego jej wykorzystywania. Tak, wolność na pewno zobowiązuje. I wolność należy szanować. I przede wszystkim wolność zobowiązuje do jej szanowania. Mając samemu wolność, należałoby, w skali kraju mówiąc, zadbać o to, żeby tą wolność mieli i inne narody, które nas otaczają. Wolność zawsze i wszędzie zobowiązuje. Szczególnie zobowiązuje.